Nasz kolejny gość będzie opowiadał o tym, na ile możliwa jest w ogóle w tym chmurowym świecie dywersyfikacja. Mecenas Łukasz, Węg Łukasz Węgrzyn, partner head of Digital and Technology kancelaria SSW. Dzień dobry pani mecenasie. Dzień dobry. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa w tych dosyć niecodziennych okolicznościach. To będzie prezentacja o tym, jak wyjść z chmury, jak z tej chmury wyjść bezpiecznie. Referując trochę do tego, o czym mówił Michał, że chmura jest rozwiązaniem, które potrafi uzależnić jak dobry alkohol. Rzeczywiście, pewnie tak jest. Natomiast musimy uważać, żeby się od tego nie uzależnić zbyt mocno i żeby móc z tego uzależnienia w odpowiednim momencie zrezygnować. Zacznijmy od kilku przykładów. To zjawisko vendor lock dla ludzi, którzy siedzą blisko technologii, nie jest niczym niezwykłym. Ten vendor lock jest prawdopodobnie tak stary, jak stara jest technologia. Natomiast vendor lock chmurowy może ma pewną specyfikę wynikającą z faktu, że dostawców usług chmurowych, tych dostawców globalnych jest cały czas stosunkowo niewiele. Z takich przykładów, które być może są najciekawsze z perspektywy tego, kto w nich brał udział i czego dotyczyły, jeśli chodzi o vendor lock warto przytoczyć. Historię firmy Walmart, czyli amerykański gigant, który zajmuje się przemysłem w obszarze retail, oraz firmy AWS. W sytuacji, kiedy firma AWS podjęła decyzję o zakupie Whole Foods, czyli organizacji, która również zajmowała się niczym innym jak sprzedażą setek tysięcy artykułów, w tym artykułów spożywczych, okazało się, że Walmart i AWS stoją naprzeciw siebie w bardzo konkretnym biznesie. I co postanowił Walmart? Walmart powiedział rzecz następującą. Jeżeli chcesz być partnerem Walmartu, musisz siedzieć na chmurze Microsoftu. Nie możesz siedzieć na chmurze AWS. W ten sposób biznesowo doszło do swoistego vendor-loku. Jeżeli chciałeś, Prowadzić biznes z firmą Walmart, musiałeś być na bardzo określonej chmurze i nie mogłeś być na chmurze firmy AWS. Jeżeli chciałeś prowadzić interesy z firmą AWS i chciałeś prowadzić interesy z firmą Whole Foods, musiałeś być na chmurze AWS. To jest bardzo ciekawa historia, która pokazała, że jest takie zjawisko jak tzw. wojny chmurowe. To wszystko zostało opisane w, w amerykańskiej prasie. Ja Państwu przekażę linki na, przekażę linki na, na, na czacie eksperckim. Bardzo ciekawa historia, stosunkowo znana w Europie, w Ameryce, bardzo mocno i szeroko dyskutowana. Drugim przypadkiem, który jest przypadkiem może bliższym świata technologii, to jest przypadek wanderloku, który miał miejsce pomiędzy dwoma organizacjami. Organizacją Snapchat to jest nic innego jak wielka sieć społecznościowa, która polega na tym, że możemy publikować swoją treść, która po jakimś czasie znika. Młodzież i dzieciaki ten, to rozwiązanie uwielbiają, a organizacją Google Cloud. Otóż Snapchat, kiedy wchodził na giełdę, przygotowywał swój prospekt emisyjny, w którym zawarł informację, że przez najbliższe 5 lat będzie uzależniony od dostawcy usług chmurowych, którym jest Google Cloud, i to mniej więcej kosztować go będzie 2 miliardy 200 milionów dolarów. Ta informacja wywołała popłoch na giełdzie. Sam Snapchat napisał, że z jego punktu widzenia jest to potężny, potężna bariera ryzyka. To zostało zawarte w niczym innym jak prospekcie emisyjnym, właśnie firmy Snapchat. I to pokazuje, że uzależnienie się, bardzo mocno uzależnienie się od jednego dostawcy chmurowego, może mieć istotny wpływ na nasze wyniki finansowe i na to, jak jesteśmy postrzegani przez resztę rynku między innymi przez tą resztę rynku, która być może jest zainteresowana faktem zainwestowania w naszą organizację. To, był bardzo głośno, to była bardzo głośna historia komentowana na wszystkich portalach technologicznych i wydaje się, że z punktu widzenia największej historii vendor locku jest to na razie numer jeden. Chcę ten tylko pokazać, że vendor lock nie jest zjawiskiem dla chmury obcym. On ma swoją specyfikę. I z całą pewnością trzeba mieć w głowie pewne ryzyka z niego wynikające. Jakie to są ryzyka i o czym powinniśmy tak naprawdę pa pamiętać, próbując wejść do chmury albo myśląc o tym, czy do tej chmury powinniśmy wejść? Otóż zanim do tej chmury powinniśmy, do tej chmury wejdziemy, powinniśmy pomyśleć o kilku, konkretnie, czterech ryzykach migracyjnych. Te ryzyka migracyjne można zamknąć w bardzo prostych hasłach. Pierwszym hasłem jest infrastruktura. To jest ryzyko migracyjne wynikające z faktu, że te infrastruktury poszczególnych dostawców mogą pomiędzy sobą mieć pewne różnice i przejście z jednej na drugiej może być obarczone pewnym problemem. To nie jest tak, że to jest absolutnie niemożliwe, ale musimy mieć na względzie to, że mocne wejście u jednego dostawcy naszym istotnym zaangażowaniem po naszej stronie, czy jest nienegocjowalny, uspokajam, że on jest w pewnych obszarach jak najbardziej negocjowalny, to z punktu widzenia własności intelektualnej i licencji zweryfikujmy, czy prosty rollback, czyli proste przeliczenie naszych licencji chmurowych na licencje on-premisowe jest w ogóle możliwy. Czy ja te licencje, które zakupiłem na chmurę, mogę swobodnie wykorzystywać na środowisku on-premisowym? To jest pierwsza rzecz, którą warto sprawdzić, żeby nie okazało się, że popadniemy w istotne koszty z tym związane. Druga rzecz a propos kosztów i a propos strategii licencyjnej. Zobaczmy, jak wygląda kwestia metryki licencyjnej. Jeżeli już mam moją chmurę, w której przez jakiś czas siedziałem i postanowiłem z niej wyjść i moje metryki były przeliczane w sposób charakterystyczny dla chmury, to prawdopodobnie metryki licencyjne, które będę wykorzystywał w środowisku on-premise, powinny się różnić. Powinniśmy, powinniśmy mieć w tyle głowy jasną informację, że metryki licencyjne dla chmury mają swoją charakterystykę, która jest często uzależniona od tego, ile przetwarzamy danych, jaką ilość danych do, do chmury wsadzamy, versus metryki licencyjne, które są charakterystyczne dla środowisk on-premise'owych. Więc uwaga zasadnicza jest następująca. Przy decyzji o wyjściu z chmury, weryfikujmy kompatybilność naszych metryk licencyjnych. Cloud versus on-premise. I to jest ta informacja, która dla mnie jest kluczowa, żeby Państwa z nią zostawić. Kolejna rzecz, kwestia danych. Jeśli chodzi o dane, to jest chyba najbardziej szeroki temat w przypadku wyjścia z chmury. To, o co warto zwrócić uwagę, patrząc na nasz kontrakt z dostawcą usługi chmurowej, są, są rzeczy następujące. Jak wygląda kwestia zwrotu lub ewentualnie zniszczenia danych, które są przetrzymywane albo były przetrzymywane u naszego dostawcy? Czy ten zwrot będzie obarczony konkretnym kosztem? Czy ten zwrot będzie wymagał konkretnych narzędzi, żeby go wykonać? Czy te narzędzia, które będą uruchamiane po to, żeby ten, zwrot, żeby ten zwrot doszedł do skutku, to są narzędzia, które dostarcza dostawca lub narzędzia, które dostarczamy my sami? Kto ponosi koszty takich narzędzi? Czy te narzędzia są zgodne z otoczeniem regulacyjnym, w którym funkcjonujemy? To jest jedna z rzeczy, która musi zostać zweryfikowana. Zanim zaczniemy myśleć o tym, czy z tej chmury w ogóle wychodzić. Zresztą, de facto, powinniśmy o tym pomyśleć, zanim do tej chmury jeszcze tak naprawdę na dobre wejdziemy. Kwestia własności danych. Warto zweryfikować w kontrakcie, kto jest właścicielem danych. I ile najczęściej oczywiście będzie tak, że właścicielem danych będzie podmiot, który jest podmiotem korzystającym z chmury, czyli w naszym przypadku zamawiający, to warto to jednak dobrze zweryfikować umowę, szczególnie z kontekstu samych danych, jak i metadanych. Natomiast problem, który może się pojawić, który w tym przypadku jest najbardziej z punktu widzenia danych charakterystyczny, jeśli chodzi o ich właścicielstwo, to jest pytanie o to, kto jest właścicielem samej struktury danych. Czy właścicielem struktury danych jest podmiot będący dostawcą chmury, czy też podmiot, który z tej chmury korzysta. Jeżeli nie mamy co do tego pewności, warto negocjować ten obszar i bardzo dobrze i wyraźnie i klarownie opisać to w samym kontrakcie. Kolejna rzecz to jest rzecz mówiąca o narzędziach, o tych narzędziach już trochę wspominałem. Warto zweryfikować, czy jeżeli będzie dochodziło do zwrotu danych, to te narzędzia będą dostarczane w odpowiednim czasie przez odpowiedni podmiot, być może przez samego dostawcę, być może przez kogoś trzeciego i czy otoczenie regulacyjne, w którym funkcjonuje moja organizacja, pozwala na wykorzystywanie takich a nie innych narzędzi. Ostatnia rzecz to jest kwestia lokalizacji, gdzie są dane zlokalizowane. Często jest tak, że Patrząc głęboko w umowę, możemy zobaczyć, że w sytuacjach skrajnych, na przykład w sytuacjach, które dotyczą zwrotu danych, czyli w sytuacjach, kiedy kończymy współpracę z naszym dostawcą, lokalizacja danych, które przetrzymywaliśmy do, do tej pory u dostawcy, może w wyjątkowych przypadkach ulegać zmianie. Warto zweryfikować, czy takie postanowienia są w umowie, ponieważ zmiana lokalizacji danych może mieć bardzo istotny skutek z punktu widzenia prawnego, bo jeżeli nasze dane przestaną być lokalizowane na obszarze, na europejskim obszarze gospodarczym, to z punktu widzenia chociażby wymagań sektorowych dla sektora bankowego to jest istotna konsekwencja natury prawnej. Więc warto zweryfikować, czy przypadkiem umowy nie zawierają takich wyłączeń, że w przypadku zakończenia współpracy zwrotu danych. Ich lokalizacja może zostać zmieniona. Warto to weryfikować, żeby nie mieć potem bardzo smutnej niespodzianki. Ostatni punkt, w którym wymaga weryfikacji, wymaga przemyślenia i analizy w sytuacji, kiedy rozważamy wyjście z chmury, to jest punkt, który nazywamy strategią wyjścia. I ta strategia wyjścia dotyczy dwóch obszarów. Pierwsza rzecz to jest kwestia dosyć oczywista z punktu widzenia wyjścia, czyli Całego otoczenia regulacyjnego, który wiąże się z wypowiedzeniem umowy. Przede wszystkim musimy doskonale wiedzieć, jaki jest cykl życia w umowie, czyli jakie są warunki wypowiedzenia, kiedy ja ją mogę wypowiedzieć, czy ja ją mogę wypowiedzieć w każdym czasie, czy może niekoniecznie, czy też moje wypowiedzenie pociągnie za sobą to, że koszty się kończą, czy też wypowiedzenie będzie skuteczne, ale ja i tak będę musiał zapłacić jeszcze za jakiś czas, który i tak z chmury już nie korzystam. Weryfikujmy cykl życia kontraktu, żebyśmy dobrze wiedzieli, w którym momencie z naszego punktu widzenia jest optymalne uruchomienie wypowiedzenia. Z proceduralnego punktu widzenia, warto zaznaczyć, że samo wypowiedzenie warto zanalizować pod punktem z, z perspektywy jego formy. To znaczy, kto może go złożyć, w jakiej formie ono może być złożone. Czy, jeżeli by się tak okazało, że to nie my będziemy rozważali wypowiedzenie, ale wypowiedzenie będzie rozważane przez drugą stronę stołu, jaki jest okres tego wypowiedzenia. Chodzi o to, żebyśmy doskonale wiedzieli, z czym przyjdzie nam się czasowo zmierzyć w sytuacji, kiedy to wypowiedzenie zostanie złożone. Już niezależnie przez kogo, czy przez nas, czy przez drugą stronę, ale musimy mieć czas, taką poduszkę powietrzną, która pozwala zabezpieczyć wszystkie nasze działania, jakie w ramach tego okresu wypowiedzenia będą podejmowane. Warto na to zwracać uwagę, szczególnie w sytuacji, kiedy może się okazać, że. Przejście z jednego dostawcy na drugiego dostawcę albo wycofanie wszystkich rzeczy z obszaru chmurowego albo z dostawcy chmurowych do naszych własnych środowisk, nie będzie aż tak prostą operacją. Z reguły nie jest prostą operacją, I, nasz, i nasze zaangażowanie, nasze prowadzenie exit planu może przekroczyć okres samego wypowiedzenia. Wtedy jest pytanie, jak to uregulować, jak, to, jak do tego podejść w umowie i warto to uregulować bardzo precyzyjnie. W tym sensie, żeby zweryfikować, czy asysta asysta exitowa, której mówimy w tym drugim punkcie y, formuły exit strategy, czy asysta exitowa naszego dostawcy, która jest z reguły oferowana przez dostawcę. Jest taką asystą, która będzie kontynuowana mimo faktu, że okres wypowiedzenia się już zakończył. Jakie będą koszty asysty exitowej? Czy te koszty są kosztami, które my jesteśmy w stanie łatwo na początku przewidzieć, czy też mogą być takimi kosztami, które nas istotnie zaskoczą w sytuacji, kiedy my będziemy już nie tyle podejmowali decyzję o egzicie, ale będziemy już w trakcie egzitu. Warto też zweryfikować z umowie dostawcą, co łączy się w zakresie, co jest z zakresem tych usług, czyli konkretnie, co zrobi dostawca w ramach asysty egzitowej, żeby to nie były górnolotne i dosyć. Nazwijmy to szerokie hasła. To muszą być spore konkrety i te konkrety najlepiej, żeby były opisywane w formule matrycy racji, czyli kto co robi i kto jest za co odpowiedzialny. Żeby nie było wątpliwości, co się często dzieje w świecie IT, że mamy opisaną jakąś operację czy ta migracja, tylko nie do końca wiemy, kto w ramach tej migracji za co odpowiada. Bardzo proszę, żeby to było weryfikowane w kontraktach, ponieważ to może pozwolić nam uniknąć sporych problemów, których co do zasady warto unikać. Oczywiście o kosztach już mówiliśmy, o tym, że musimy zweryfikować, co, do, co należy do nas, co należy do drugiej strony stołu i musimy zweryfikować, jaki jest czas świadczenia tejże asysty, czy ona się skończy z chwilą okresu wypowiedzenia, czy też będzie kontynuowana do czasu naszej pełnej migracji na środowiska on-premisowe albo na środowiska innego dostawcy. Dobrą praktyką jest to, żeby próbować wynegocjować z dostawcą takie, takie postanowienia w kontrakcie, które będą jasno wskazywały i nakładały na niego obowiązek współdziałania naszego dostawcy aktualnego z nowym dostawcą. Żeby nie okazało się, że mamy tutaj istotną obstrukcję, która będzie powodowała, że nasz proces migracyjny będzie bardzo długi. A jeśli będzie bardzo długi, to uważajmy na opłaty z umów serwisowych. Bo może się okazać, że planowaliśmy na zrobienie migracji na pół roku będziemy robić ją kolejne pół i przyjdzie nam na to zapłacić kolejną transzę umowy serwisowej, więc warto zobaczyć, jak w stosunku do naszego harmonogramu migracyjnego ma się serwis naszego dostawcy, żeby przypadkiem nie popaść w niepotrzebne koszty, co oczywiście może się zdarzyć, bo procesy migracyjne do no specjalnie prostych nie należą. To, co Państwu pokazałem na tym slajdzie, to jest nic innego jak pewne due diligence znany z z takiego świata prawniczego bliższego, bliższego korporatom, czyli prawu korporacyjnemu i prawu gospodarczemu, czyli prawna weryfikacja, prawna analiza tego, z czym będziemy mieli do czynienia w sytuacji, kiedy będzie podejmowana decyzja o zrobieniu exitu. Exitu od naszego dostawcy chmurowego. To są te punkty, które Państwo powinni weryfikować w kontrakcie z dostawcą. Ewentualnie, jeżeli nie ma ich w kontrakcie, trzeba próbować je z dostawcą zwyczajnie wynegocjować, ponieważ one mogą mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia Państwa remigracji, powrotu na swoje własne środowiska albo przeniesienie Waszych, przeniesienie waszych danych, Waszych aplikacji na dostawcę innego. Czy jest rozwiązaniem multi-cloud, czyli polityka, sposób myślenia, filozofia, która sprowadza się do tego, że najbezpieczniej jest współpracować z kilkoma dostawcami w jednym czasie. I oczywiście z filozoficznego punktu widzenia i z takiego racjonalnego punktu widzenia, oczywiście jest to mądre rozwiązanie, ponieważ powoduje, że ograniczamy zainfekowanie się vendor lockiem, czyli uzależnieniem się od jednego dostawcy usług chmurowych. To, że Multi Cloud jest mocno promowany tak przez agendy europejskie, jak i przez agendy amerykańskie. Jeżeli Państwo czytali, jeżeli nie czytali, to bardzo zachęcam strategię cloudową, która została stosunkowo niedawno wydana przez Komisję Europejską, albo tzw. Federal Cloud Computing Strategy, to z kolei dokument wydany przez administrację amerykańską. W każdym z tych dokumentów sformułowanie multi cloud pojawia się kilka, jeśli nie kilkanaście razy. Rzecz w tym, że są pewne ograniczenia, żeby z tego multi-cloudu łatwo skorzystać. I takim pierwszym, najprostszym ograniczeniem jest po prostu zasób kompetencyjny. Więc to, do czego ja bym namawiał, to jest posiadanie w tyle głowy jasnej informacji, że multi-cloud jest naszym modelem idealnym, do którego chcielibyśmy dążyć, ale zaczynanie naszej przygody z chmurą od multi-cloudu, czyli od wejścia do kilku chmur naraz, może być obarczone pewnym ryzykiem. Więc traktujmy to, co mówią do nas agendy rządowe czy agendy, agendy federalne, jako swego rodzaju drogowskaz, natomiast nie musimy tego traktować jako bardzo wyraźną, wytyczną operacyjną, która każe nam od pierwszego kroku budować naszą współpracę z kilkoma dostawcami w jednym czasie. Jeżeli chodzi o zejście troszkę na dół i wskazanie, czy nasi regulatorzy rynkowi. Wypowiadają się na temat tego, czym może być multi-cloud i ten, czy ten multi-cloud może być interesujący albo rekomendowany z punktu widzenia chociażby rozwiązań sektorowych. To oczywiście tak. Multi-cloud, jako pewna idea, jako zasada, jest preferowany i jest drogą, którą jest kierunkowskazem, w którym, za którym warto podążać, mając jednak w głowie pewne ryzyka z nim związane, a wynikające z faktu chociażby pewnego zasobu kompetencyjnego. Tu mają Państwo pewne fragmenty z wytycznych akurat dotyczących sektora bankowego, bo mam wrażenie, że akurat ten, ten sektor jest tym sektorem, który w sposób najbardziej istotny do tej chmury wchodzi, w części już wszedł. I mamy rekomendację D, mamy rekomendację M i mamy najnowszy komunikat chmurowy wydany przez KNF 23 stycznia 2020 roku. I w każdym z nich znajdziemy sformułowania, które referują do tego, Czym jest wielość dostawców, uniezależnienie się od sytuacji, w których jesteśmy w pewnym sensie monopolizowani przez jedno rozwiązanie, jednego dostawcę, w tym przypadku dostawcę rozwiązania chmurowego? Na zakończenie. Jeżeli myślimy o tym, żeby zbudować naszą przewagę również w sytuacji, kiedy będziemy z chmury wychodzić, a może nawet nie tyle zbudować naszą przewagę, ale zbudować nasze bezpieczeństwo, tak technologiczne, jak i prawne, jak i biznesowe. Warto zadać sobie takie trzy pytania i w oparciu o te trzy pytania przeprowadzić odpowiednią analizę. Dlaczego ja jestem w chmurze? Dlaczego ja wchodzę do chmury? Zobaczyć tak naprawdę. Zdjęcie samego siebie, gdzie ja dzisiaj jestem, jaki jest mój stag technologiczny, jakie są moje największe potrzeby biznesowe, czy chmura jest dla mnie kluczowa, czy nie jest kluczowa, czy ona rzeczywiście zbuduje dla mojego biznesu istotną przewagę, czy też posługuje się na razie wyłącznie hasłami typu chmura obniża moje koszty? To jeszcze raz referując do tego, co mówił Michał, jeżeli bazujemy na takim poziomie hasła, wtedy warto jednak przeprowadzić dużo głębszą analizę. Więc najpierw zadajmy sobie pytanie, czy ja sam na to jestem gotowy, czy ja sam mam przemyślane, dlaczego ja chcę tam wejść. To spowoduje, że będę dużo mądrzej z niej wychodził. Druga rzecz, w drugim kroku zobaczmy, jaka jest oferta na rynku. Który z dostawców jest dla nas najbardziej optymalny, być może dla nas optymalny nie jest jeden, ale kilku, być może akurat w tej linii biznesowej dla mnie najlepszy jest dostawca X, a w tej linii biznesowej najlepszy jest dostawca Y ale zweryfikujmy to i zderzmy to z otoczeniem regulacyjnym, w którym funkcjonujemy. Ponieważ inaczej będzie myślał o tym bank, a inaczej o tym będzie myślała firma, która na przykład sprzedaje prąd albo innego rodzaju energię. Więc zadajmy sobie pytanie dlaczego? Zadajmy sobie pytanie co? Co ja chcę kupić? A na trzecim etapie jak? Przez jak rozumiemy stół, w którym siądziemy z dostawcą i zaczniemy z nim negocjować. Zaczniemy z nim negocjować te obszary, których pokazywałem, pokazywałem Państwu m.in. w ostatnich poprzednich, czyli kwestie dotyczące własności intelektualnej, właścicielstwa danych, kwestie dotyczące samych danych, ich zwrotu, zniszczenia otoczenia regulacyjnego, czy też kwestia ewentualnej strategii wyjścia, gdyby się okazało, że jednak ten dostawca nie jest naszą lekturą obowiązkową w tym otoczeniu. Dziękuję Państwu bardzo. Wielka przyjemność, niecodzienne okoliczności, ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Dziękuję Zdecydowanie bardzo. dobrze poszło. Doszedł kolejny ekran, który ma teraz czerwoną, piękną planszę z napisem Times Up. Będziemy pilnować tego czasu, natomiast bardzo dziękuję za to rzeczywiście namówienie, da, danie się namówić na to, żebyśmy spotkali się w zupełnie innym świecie. Mam kilka pytań, jeśli pozwolisz. Proszę, proszę. Czy do czego nauczyliśmy się na przypadkach vendor wendorloku na środowisku on-premise? Czy to można wykorzystać w świecie chmurowym także? Jak najbardziej tak. To, czego się nauczyliśmy, to jest, y, mam wrażenie, to, żeby przed, w... przed powiedzeniem sakramentalnego tak", tak, dobrze zweryfikować, co się stanie na wypadek, gdybyśmy jednak chcieli wyjść. Od tego są mecenasowie. Od tego są w, w pewnym sensie mecenasowie, od tego są ludzie znający się doskonale na technologii, od tego są ludzie znający się na biznesie chmurowym. Hmm. Nigdy nie będę namawiał, czy to będzie dotyczyło chmury, mhm. czy to będzie dotyczyło jakiegokolwiek innego środowiska czy technologii, żeby wchodzić w nią. I to szczególnie tak jak w przypadku chmury, kiedy wchodzimy tam często dużą ilością zasobów, mhm. nie mając przemyślane, co by się miało stać albo co się będzie dziać, kiedy podejmiemy decyzję o wyjściu. O wyjściu. właśnie. Ponieważ tylko... jeżeli będziemy chcieli z niej wyjść i dopiero wtedy zaczniemy analizować, mhm. To może okazać się, że koszty, czas ryzyka Okej. będą tak na... duże, że stwierdzimy, że to nie ma sensu. Myślę, że ten moment, ten slajd, w którym pokazywałeś koszty Snapchata ogłaszającego, ile to będzie kosztowało w Google, to, to jest coś takiego, co, co pokazuje jasno w tym przypadku żółto na, na białym, że to w ten sposób właśnie wygląda. I ostatnie pytanie: jak do zjawiska wędroloku chmurowego regulatorzy podchodzą? Regulatorzy podchodzą, można powiedzieć, bardzo pozytywnie, w tym sensie, że to jest rozwiązanie, które z ich perspektywy jest rozwiązaniem rekomendowanym mhm. i Takim rozwiązaniem, który buduje bezpieczeństwo dla samego sektora i dla samego zamawiającego, czyli kupującego usługę chmurową. Jakkolwiek sami regulatorzy pokazując, że to jest, to jest kierunek, w którym powinniście iść, drogi rynku, o którym powinien iść, drogi rynku, to, to jest w tym samym czasie i równolegle wskazują, że zanim jednak podejmiesz taką decyzję, żeby iść do jednej, drugiej, trzeciej chmury, Pomyśl, czy przypadkiem nie łączyć to dla ciebie z jakimś odpowiednim ryzykiem na przykład ryzykiem kompetencyjnym i bądź na to gotowy dokładnie tak miej to zapisane dokładnie tak. bo wejście to jedno ale rzeczywiście rozwody potrafią poleć bardziej bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję i rozmowę bardzo. Mecenas Łukasz Węgrzyn, partner head of digital i technologii kancelaria SSW wszystkiego dziękuję dobrego bardzo. i do zobaczenia